Od piątku 24 maja na terenie gminy Kozienice obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe związane z podwyższonym stanem wody w Wiśle oraz w jej dopływach. W poniedziałek 27 maja przez naszą gminę przechodziła kulminacyjna fala wezbraniowa na Wiśle. W tym dniu burmistrz ze swoimi zastępcami Dorotą Stępień i Mirosławem Pułkowskim zapoznali się z aktualną sytuacją sprawdzając stan zagrożenia w dwóch miejscach. Na wysokości punktu widokowego w Kępeczkach, który jak widać został całkowicie zalany przez wodę. Oraz w Piotrzekowicach. W chwili obecnej nie ma zagrożenia. Razem z moimi zastępcami, z całym zespołem zarządzania kryzysowego, a także z odpowiedzialnymi służbami monitorujemy sytuację. Rzeczywiście woda się troszkę podnosi, poziom, natomiast jest to wszystko na razie bezpieczne. Myślę, że dzisiaj przejdzie ta główna fala kulminacyjna. Obserwujemy to, monitorujemy będziemy na bieżąco w razie zagrożenia mieszkańców informować. Prosimy też, aby mieszkańcy w tym czasie nie korzystali z tych obszarów przy wałach, nie wchodzili tam. Zamknęliśmy punkt w kępeczkach, dlatego że jest to troszkę niebezpieczne, dlatego prosimy o ostrożność też, bo zdrowy rozsądek jest najważniejszy. Wysoki stan wód utrzymuje się nie tylko na Wiśle, ale też na mniejszych rzekach i jej dopływach. Powoduje to niewielkie lokalne podtopienia. Ogłoszone przez burmistrza pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje do odwołania.